Platforma Prime XPT jest obecna na rynku od 2018 roku i obsługuje klientów w ponad 150 krajach. Nie jest to klasyczna giełda kryptowalut, a bardziej rozbudowane narzędzie dla traderów. Broker oferuje dostęp do ponad 50 rynków i aktywów. Jest to materiał sponsorowany, przygotowany na zlecenie Prime XPT, w którym zaprezentujemy najważniejsze funkcje i sposób działania platformy. Przedstawione w filmie informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, aktywa, produkty czy usługi. Prime XPT, działając w zgodzie z przepisami prawa, podobnie jak wszyscy inni brokerzy i giełdy, ma obowiązek poinformować o ryzyku inwestycyjnym. Podstawowe informacje dotyczące ryzyka znajdziemy w stopce strony, a dokumenty ze szczegółowymi informacjami znajdują się w dedykowanej zakładce Legal Terms. Rynek kryptowalut cechuje się wyjątkowo dużą zmiennością, przez co kusi możliwością dużych zarobków. Trzeba jednak być świadomym ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Broker Prime XPT pozwala inwestować w popularne kryptowaluty Bitcoin, Ethereum, Litecoin i EOS, ale również indeksy giełdowe, takie jak amerykański S&P 500, niemiecki DAX, japoński Nikkei, w surowce takie jak złoto, ropa i gaz poprzez kontrakty CFD, a także grać na Forexie. Doświadczeni inwestorzy bez problemu odnajdą się na platformie Prime XPT. Niedoświadczonych inwestorów w szczególności może zainteresować funkcja co-investing, która pozwala na automatyzację inwestycji w oparciu o działania doświadczonych użytkowników. Rejestracja na platformie jest bardzo prosta, wymaga jedynie podania adresu e-mail, numeru telefonu oraz określenia hasła. Po przepisaniu kodu przesłanego na adres e-mail wystarczy określić narodowość i można zacząć korzystać z platformy. Na starcie wszyscy nowi użytkownicy mogą liczyć na bonus w wysokości $350, który można odebrać w ciągu 24 godzin od założenia konta. Wpłacając pierwszy depozyt. Dodatkowych środków nie można wypłacić z platformy i są one dostępne przez 30 dni. Rejestrując się poprzez link umieszczony w opisie filmu, można skorzystać ze specjalnego bonusu zamiast podstawowego, 50% od depozytu. Przykładowo, wpłacając 1 Ether otrzyma się dodatkowo 0,5 Ethera na handel. Podobnie jak w przypadku standardowego bonusu, nie można go po prostu wypłacić. Wypłacić można dopiero zyski osiągnięte dzięki bonusowym środkom. Dzięki temu nowy użytkownik nie musi od razu ryzykować własnego kapitału. Aby bonus został przyznany, należy wpłacić na platformę minimum 0,001 bitcoina. Maksymalny możliwy depozyt, do którego zostanie naliczony bonus, to łącznie 1 bitcoin. Bonus z linka zamieszczonego w opisie działa na każdy depozyt przez 90 dni. Aby odebrać promocyjny bonus, należy wejść w zakładkę Margin, a następnie Account i w polu Promo Code wpisać hasło PEMXBT50. Aktywacja kodu wymaga rezygnacji z domyślnego bonusu powitalnego. Na platformę można wpłacić kryptowaluty Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC oraz dedykowane tokeny użytkowe co-investing, dzięki którym zyski osiągane na platformie Prime XBT mogą być wyższe. Przed dokonaniem pierwszego depozytu warto wcześniej zabezpieczyć swoje konto dwuskładnikowym uwierzytelnianiem z wykorzystaniem aplikacji Google Authenticator. Opcja ta chroni konto użytkownika w przypadku, jeśli nieautoryzowane osoby poznają adres e-mail i hasło wykorzystywane do logowania. W ustawieniach można dodatkowo określić walutę referencyjną oraz język interfejsu. Aktualnie język polski nie jest dostępny, ale zmieni się to, jeśli platforma zyska w Polsce na popularności. Użytkownicy, którzy nie posiadają jeszcze kryptowalut, mogą je kupić na platformie przy użyciu karty Visa lub Mastercard albo przelewu SEPA. Ten jednak jest niedostępny dla polskich złotych. Prowizja od depozytu kartami wynosi 4,5%. Skorzystanie z opcji Paxful pozwoli na zakup kryptowalut od osób prywatnych poprzez PayPal, Revolut, Western Union, PaySafe Card lub karty podarunkowe, jednak prowizje przy takich wpłatach mogą być bardzo wysokie. Aby wypłacić kryptowaluty, na początek konieczne jest dodanie adresu do białej listy. Po określeniu adresu można zlecić wypłatę. Na stronie głównej wyświetlają się podstawowe informacje dotyczące portfeli, kont margin i modułu co-investing. Prime XBT udostępnia także program afiliacyjny składający się z 4 poziomów, który umożliwia użytkownikom osiąganie dodatkowych zysków. Na stronie głównej można również sprawdzić raporty zawierające historię operacji i transferów. Użytkownik może połączyć swoje konto z botem na Telegramie, dzięki czemu możliwe jest otrzymywanie alertów. Platforma udostępnia również dedykowane aplikacje mobilne na Androida i iOS z funkcją logowania PIN-em i odciskiem palca. Po zabezpieczeniu konta dwuskładnikowym uwierzytelnianiem i dokonaniu pierwszego depozytu można przejść do handlu klikając w zakładkę Margin. Design interfejsu jest czytelny i oparty na modułowych widgetach, które można dopasować w wygodny dla siebie sposób. Można także tworzyć kolejne obszary robocze dedykowane konkretnym operacjom. Po wybraniu pary walutowej można utworzyć zlecenie klikając w przycisk Trade, przyciski Buy i Sell wyświetlane powyżej wykresu kursu albo klikając w prawy przycisk myszy zarówno na wykresie, jak i liście dostępnych rynków.
Dostępne są cztery typy zleceń. Market pozwala na natychmiastową wymianę po aktualnym kursie. W celu realizacji zlecenia po ściśle określonym kursie należy skorzystać ze zlecenia typu limit. Zlecenie typu limit pozwala określić najwyższą cenę, która interesuje nas w przypadku kupna, bądź najniższą cenę w przypadku sprzedaży. Jeśli oferty na giełdzie będą mniej korzystne, zlecenie nie wypełni się. Funkcja Stop Loss pozwala na zamknięcie zlecenia w momencie, jeśli kurs wzrośnie lub spadnie do określonego przez nas poziomu. Funkcja ta pozwala w dodatkowy sposób zabezpieczyć posiadany przez nas kapitał oraz ograniczyć potencjalne straty. Domyślnie, jeśli wystawione zlecenie nie zostanie zrealizowane lub zrealizuje się tylko częściowo, można je zamknąć ręcznie. Jeśli jednak chcemy, aby zlecenie zostało automatycznie anulowane w sytuacji, kiedy nie zostanie zrealizowane w krótkim czasie, należy zmienić opcję GTC na Day. Zlecenie typu Stop jest podobne do zlecenia typu Limit, z tą różnicą, że będzie ono czekało, aż cena na giełdzie osiągnie określony poziom, a dopiero następnie zostanie opublikowane na giełdzie jako zlecenie typu Limit. Ostatni dostępny typ zlecenia to OCO. One cancels the other. Pozwala on na wystawienie zlecenia typu limit i stop w tym samym momencie. Jeśli jedno z wystawionych zleceń zostanie częściowo lub w całości wypełnione, drugie z nich zostaje automatycznie anulowane. Pozwala ono na większą automatyzację w handlu. Wykresy kursu w widgetach umożliwiają podstawową analizę techniczną, jednak w tym celu lepiej jest skorzystać z dedykowanej zakładki. W zakładce Analysis dostępne są dobrze znane wszystkim inwestorom narzędzia udostępniane przez serwis TradingView. Moduł Covesting jest czymś, co wyróżnia Prime XBT względem zwykłych giełd. Umożliwia on tworzenie strategii inwestycyjnych albo dołączanie do strategii innych użytkowników. Tworząc własną strategię i udostępniając ją innym, użytkownik może zarabiać dodatkowo 20% zysków swoich followersów. Natomiast podążając za ruchami innych użytkowników, nie trzeba tworzyć własnych analiz ani strategii. Użytkownik w zależności od wysokości zainwestowanego kapitału może liczyć na wypłatę od 60 do 75% z osiągniętych zysków. 20% trafia do śledzonej osoby, a pozostała część stanowi dochód platformy. Posiadacze tokenów Covesting mogą liczyć na lepsze warunki, opisane w zakładce MyCoV. Platforma jest nieustannie rozwijana o nowe funkcjonalności. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie nowych kont Covesting Yield, które pozwolą na połączenie kilku aplikacji generujących zyski z DeFi, co umożliwi maksymalizację zysków z inwestycji. Narzędzia udostępniane na platformie Prime XBT mogą pomóc w osiągnięciu zysków, jednak inwestowanie w kryptowaluty nie daje gwarancji zysku. Na koniec przypomnę raz jeszcze, że wszystkie inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem. Niezależnie czy są to kryptowaluty, indeksy giełdowe, dzieła sztuki czy nieruchomości. Przy podejmowaniu wszystkich decyzji inwestycyjnych trzeba być świadomym ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.